Wydany 2 lata temu Assassin's Creed jest dziełem nierównym. Świetnie zaprojektowany rdzeń parkurowej rozgrywki połączony z piękną oprawą audiowizualną i emocjonującymi zabójstwami równoważyła porażająca powtarzalność monotonnych zadań. Twórcy obiecali naprawić błędy pierwowzoru, tworząc kontynuację. Wiele razy słyszeliśmy już takie obietnice, które po premierze okazywały się być jedynie marketingową zasłoną dymną. Czy i tym razem dostaniemy po oczach dymem zrzucanej pod nogi bomby? Witajcie, nazywam się Kłas, jestem twórcą komiksu dla graczy Gamer 9, a to jest wideorecenzja Assassin's Creed 2 w wersji na konsolę PlayStation 3. Podszedłem do nowej opowieści o skrytobójcy z pewnym sceptycyzmem. Twórcy gier mają nieprzyjemną manierę powtarzania swoich błędów i dlatego spodziewałem się tytułu dobrego, ale obarczonego monotonią. Tymczasem drugi asasyn odwinął się i spoliczkował mój sceptycyzm z półobrotu. Ubisoft Montreal zdołało poprawić wszystkie błędy pierwowzoru. No, prawie wszystkie. Zobaczmy jak. Rdzeń rozgrywki pozostał niezmieniony, ale w końcu już w pierwszym Assassin's Creed był świetny. Nadal mamy sterowanie marionetkowe, w którym poszczególne przyciski na padzie odpowiadają za działanie ręką uzbrojoną, nieuzbrojoną głową i nogami. Nadal są akcje ciche i głośne. Kierując poczynaniami naszego nowego asasyna o wdzięcznym nazwisku Ezio Auditore da Firenze, czyli Ezio Audytor z Florencji, poczujemy się jak w skórze Altaira. Taki sam, momentami niedoskonały, posyłający bohatera w przepaść, ale genialny parkour. Podobna mechanika walki i wspinania. Podobnie jest z grafiką, która traci fason jedynie przy bliskim zaglądaniu jej pod kieckę. Ale to zdarza się tylko podczas przerywników filmowych, a większość oprawy wizualnej oglądamy z bezpiecznej odległości, która czyni widoki pięknymi. Nadal jedne z najlepszych animacji na rynku uzupełniane są imponująco odwzorowaną architekturą renesansu. Kiedy zobaczyłem Pałac Dożów i Plac Świętego Marka w Wenecji, zaparło mi dech w piersiach. Co prawda niektóre z obiektów wydają się nieznacznie pomniejszone, ale ich podobieństwo do oryginałów jest uderzające. Jeśli byliście kiedyś tak jak ja we Florencji albo Wenecji, lub jak nie ja, w Forli, San Gimignano lub Monteriggioni, ta gra zmiażdży was jakością odwzorowania architektury i klimatu tych miejsc. Udźwiękowienie także stoi na równie wysokim poziomie, od świetnej muzyki Jasper Kidda poczynając, a na głosach postaci kończąc. Grałem w niezlokalizowaną wersję i muszę przyznać, że ilość wtrącanych włoskich zwrotów naprawdę dodaje grze klimatu, nawet jeśli czasem czułem się, jakby ktoś czytał mi menu włoskiej restauracji. Insieme per la vittoria! Pollo picante, quattro stagioni, festival della carne, calzone, spaghetti carbonara! Widać, że twórcy zachowali to, co dobre z pierwowzoru, ale co zmienili? Przede wszystkim ogólną konstrukcję rozgrywki. Nie mamy już produkowanych masowo nużących i powtarzalnych jak wybiegowe modelki podzadań, przez które musieliśmy brnąć, aby dotrzeć do kolejnego zabójstwa. Assassin's Creed 2 przypomina bardziej GTA 4. Mamy tutaj serię fabularyzowanych misji, które składają się z zabójstw, walki, śledzenia, wspinaczki, pościgów, ochrony gondoli przed łucznikami itd. Różnorodność jest spora, a otoczka fabularna czyni każde zadanie interesującym. Możliwość poznania szeregu postaci historycznych tylko dodaje temu smaczku. Jeśli mówią wam coś nazwiska takie jak Da Vinci, Sforza, Borgia, Pazzi, Machiavelli czy Medici, poczujecie się jak w domu. Gra zresztą karmi nas ciekawie sformułowanymi, półencyklopedycznymi opisami napotkanych osób oraz znanych miejsc. Mnie kilka razy skłoniło to do zaciekawionego sięgnięcia po encyklopedię, aby dowiedzieć się więcej. Walor edukacyjny w najlepszym wydaniu. Oczywiście mamy tu też misje poboczne, które tym razem są całkowicie opcjonalne. Zbieranie flag zastąpiono kolekcjonowaniem setki piór, ale działanie to zostało uzasadnione fabularnie. Mamy też dodatkowe zabójstwa, bijatyki, dostarczanie listów na czas i bicie rekordów czasowych w przebieganiu parkurowych tras szybciej niż miejscowi czempioni z gildii złodziei. Co więcej, mamy tutaj także należące do rodziny Auditore miasteczko zwane Monteriggioni, którym zarządzamy i możemy zainwestować zdobyte podczas gry fundusze w jego rozbudowę, co wkrótce się zwraca dzięki szybciej przerastającej puli florenów napływającej do kasy osady. Tak, w tej grze jest rozbudowa bazy. Jest też całkiem zgrabnie zrealizowana ekonomia. Ezio może zdobywać floreny na wiele sposobów, od kradzieży kieszonkowej poczynając, poprzez wykonywanie misji i przeszukiwanie porozmieszanych na terenie gry skrzynek, a na wypłacaniu gotówki z kasy wspomnianej osady i przechwytywaniu biegających po miastach kurierów kończąc. Do czego służą kumulowane oszczędności? Poza rozbudową osady możemy kupować lepsze bronie długie i krótkie, pancerze, medykamenty, noże do rzucania i inne rodzaje wyposażenia. Możemy nawet wpływać na wygląd Ezia, farbując jego odzienie na różne kolory. Fundusze pozwalają też wynająć złodziei lub kurtyzany, aby odciągnęły uwagę wybranej grupki strażników oraz mercenarii, to znaczy najemników, do pomocy w walce. Widzicie to? Ta gra jest ogromna. Nie tylko ma wielki teren rozgrywki wypełniony szczegółową architekturą, ale też posiada bardzo dużo elementów dodatkowych, które czynią z niej świetny sandbox.
A skoro już jesteśmy przy piaskownicy, popatrzmy na nowe zabawki Ezia. Posiada on oczywiście altairowy standard, broń długą, krótką, nadgarstkowe ostrza oraz noże do rzucania, ale narzędzi jest więcej. Renesansowa wersja granatów dymnych, ostrze z trucizną, które wywołuje śmierć poprzedzoną szałem u ofiary, czy zakamuflowana broń palna? Nie zapominajmy o dwóch ostrzach nadgarstkowych, którymi można zabić dwóch wrogów jednocześnie. Zobaczcie! Wow! Jeśli to nie jest przepis na najbardziej wypasionego protagonistę w historii gier, to nie wiem co nim jest. Podwójna tracheotomia to jest to! Salutuję ci, Ezio! Rządzisz i kopiesz tyłki! Są też nowe umiejętności, takie jak na przykład odwracające uwagę rzucanie monet na ziemię, sypanie piaskiem w oczy wrogów, zaskakująco rozbudowana walka wręcz, czy odbieranie wrogom ich oręża oraz możliwość podnoszenia i chowania ciał zabitych. Jest tego więcej i nie wszystko jest dostępne od początku, ale to, że gra oferuje interesujący rozwój postaci, trzeba jej policzyć na plus. Aha, Ezio potrafi też pływać. Nareszcie! Nawet fabuła jest ciekawsza. Element science fiction z Desmondem na czele nie wyrywa nas co chwila z renesansowych Włoch, aby uraczyć gracza kilkoma nudnymi dialogami. Większość współczesnej linii fabularnej została sprytnie wpleciona w opowieść o Ezio, a i sama 15-wieczna historia jest o wiele ciekawsza. Wypełniona interesującymi barwnymi postaciami, takimi jak Leonardo da Vinci, smaczkami, których przykładem jest możliwość dokonania testowego lotu latającą machiną wynalazcy i licznymi powiązaniami z prawdziwymi wydarzeniami historycznymi. Sama fabuła nie jest może niczym wielkim, ale pozostaje interesująca, a scenariusz oferuje nowe tajemnice do odkrycia i sugeruje istnienie drugiego dna pod powierzchnią prezentowanego konfliktu między asasynami i templariuszami. Spełnia swoją rolę podtrzymywania zainteresowania gracza całkiem nieźle. Czy ma jednak jakieś wady ta nowa opowieść, której bohaterem jest włoski asasyn? Czy może raczej syn asa, ha? Dobra, to był kiepski żart. Otóż jest jeden bardzo duży problem. Assassin's Creed 2 jest zbyt łatwe. Jak pierwowzór. Teoretycznie w tej grze często mamy działać cicho, aby nie dać się wykryć, a jeśli już przytrafi się wpadka, należy uciekać. Teoretycznie. Przede wszystkim teren gry jest o wiele bardziej złożony, co ogłupia sztuczną inteligencję i ułatwia nam ucieczkę. Nie mówiąc o możliwości wynajmowania utrudniających pościg najemników czy rzucaniu bomb dymnych skutecznie dezorientujących przeciwników. Ale po co właściwie uciekać, jeśli przy niewielkiej odrobinie zręczności gracz może zatrzymać się, ponadziewać wrogów na ich własne wyrwane im z rąk wykałaczki, rzucić bombę dymną na ziemię i ułatwić kaszlącym oponentom oddychanie perforując ich płuca nadgarstkowymi ostrzami, a uciekające niedobitki zastrzelić. Do tego ta gra pozwala kupować coraz to nowe broni o większej sile rażenia, odziewać się w wydłużające pasek zdrowia pancerze i nosić ze sobą od kilku do kilkunastu natychmiastowo działających napojów leczniczych, które umożliwiają Ezio wytrzymanie tylu ciosów, co średniej wielkości czołg. Jeśli już giniemy, to tylko na własne życzenie z powodu swojej lekkomyślności lub padając ofiarą niedokładności systemu Le Parkour. Nawet jeśli twórcy chcieli zachować poziom trudności oryginału, to mogli chociaż dodać opcję grania w jakimś bardziej wymagającym trybie, który oferowałby jakiekolwiek wyzwanie. W tej chwili zabawa jest na tyle trudna, na ile utrudni ją sobie gracz, upierający się przy skradaniu lub mordujący masowo strażników. Niemniej, Assassin's Creed 2 to gra wypchana po brzegi świetną, różnorodną rozgrywką, która wystarcza na przynajmniej 20 godzin zabawy obfitującej w ciekawe zadania, przyjemne podmisje i genialnie rozbudowaną mechanikę poruszania się oraz interakcji z otoczeniem i przeciwnikami. Pomimo niskiego stopnia trudności, pożera wiele przyjemnie spędzonego czasu i bije na głowę pierwowzór. Ode mnie omawiany tytuł otrzymuje solidne 9 z plusem na 10. To kolejny mocny kandydat na grę roku 2009. Udanego dźgania w brzuch, podrzynania gardeł, trucia, zrzucania z dachów i podziwiania włoskiej architektury renesansu. Game on!